mksZagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia. To jest 67. epizod podcastu MKN Stok. Powracamy po kilku tygodniach przerwy. Witamy się z wami w składzie. Jakub Junory oraz Filip Trokielewicz. Kuba, jeśli chodzi o transfery, no to Zagłębie zrobiło małe wietrzenie szatni. Odszedł Tornike Gaprindaszwili i Jarosław Jach. Oni na wypożyczenia poszli do pierwszej ligi, do Arki Gdynia oraz Wisły Płock. Natomiast Mikael Kirkeskow, Kamil Krug i Kacper Masiak to są transfery definitywne. Przy Duńczyku wiadomo rozwiązanie za porozumieniem stron. Natomiast wydaje mi się, że nie ma co się gniewać na te ruchy, bo to jest po prostu naturalne. Ci zawodnicy nie odgrywali większych ról. Ten ich wpływ na grę miedziowych był marginalny albo nie grali oni wcale. No zazwyczaj transfery przychodzące wywołują pozytywne emocje, a w tym wypadku można powiedzieć, że te odchodzące też wywołują u nas zadowolenie, bo tak jak mówisz, nie wpływali ani trochę oni na grę Zagłębia. Oni po prostu byli. A jeżeli już się pojawiali na boisku, to raczej nie byli wartością dodaną, więc wydaje mi się, że nikt nie będzie tęsknił w Lubinie. Z drugiej strony, pociągnę cię nieco za język. Ciekaw jestem także twojej opinii odnośnie odejścia Kamila Kruka, bo jeżeli spojrzymy na to, co się mówi w przestrzeni medialnej, między innymi, że Aleks Ławniczak może opuścić Zagłębie Lubin, no to może się zacząć robić naprawdę problem, patrząc na to, że do startu sezonu zostało już tylko kilkanaście dni, a w przypadku odejścia Aleksa Ławniczaka Zagłębie Lubin zostaje z Bartoszem Kopaczem, Michałem Nalepą, ewentualnie grał Igor Orlikowski w jednym ze sparingów. Na pewno nikt nie byłby ukontentowany z tego, jakim potencjałem ludzkim dysponuje Zagłębie Lubin. No i jeszcze Arek Woźniak na środku. Do tego wątku na pewno przejdziemy. Ale wracając do tematu Kruka, który poruszyłeś, no to do momentu plotek o odejściu Aleksa Ławniczaka byłem okej z tym faktem, że podziękowali Kamilowi, ale tak jak mówisz, wizja zostania tylko z Bartkiem Kopaczem, okej, ale Michał Nalepa na obozie przygotowawczym większość czasu chyba spędza u fizjoterapeuty i przy bocznej linii, po prostu biegając sobie, więc wygląda to źle. To może być problem ze względu na to, że Michał Nalepa nawet kiedy grał jesienią, no to tych jego występów nie zapamiętaliśmy za dobrze. Jeżeli Zagłębie Lubin weźmiemy pod uwagę taki scenariusz właśnie, że zostanie z Michałem Nalepą, to ja wysiadam. Umówmy się, nie chcemy być też jakoś ultra negatywni, ale w momencie, gdy Michał Nalepa jest w pierwszym składzie i dostaje żółtą kartkę, to w głowie od razu masz nie czy, tylko kiedy będzie czerwona. No tak, jest, mecz ze Stalą jest, miałem jest chociażby. Jest strasznie niekonsekwentny i elektryczny, a to jest dziwne, bo ma 31, no na pewno już jest powyżej 30, teraz nie jestem pewien, ale no jest doświadczonym środkowym obrońcą, no i takie zachowania w jego wykonaniu no trochę nie przystoją. Jarosław Jach, do tego zawodnika chciałbym, żebyśmy przeszli. Sporo się mówiło w kuluarach, jak wyglądają jego relacje z trenerem Waldemarem Fornalikiem, jak wyglądają jego relacje z Piotrem Burlikowskim, dyrektorem pionu sportowego Zagłębia, i wydaje się, że to jest odpowiedni ruch. Z jednej strony wiadomo, że wszyscy trzej byli nieco skonfliktowani, patrząc na to, że został on odstawiony od zespołu, ale ja także przyszłości Jarosława Jacha za pół roku, bo to jest wypożyczenie pół roczne, nie widzę w tym momencie w Zagłębiu Lubin, nie w tej konfiguracji z Waldemarem Fornalikiem i Piotrem Burlikowskim. Jest to na pewno lepsze rozwiązanie niż te, którego się spodziewałem. Nie spodziewałem się, że akurat Wisła Płock się po niego zgłosi. Ogólnie nie spodziewałem się, że jakiś taki chociaż powyżej niż średni klub pierwszoligowy to będzie. A tak jak mówisz, to jest taki trochę okres próbny dla niego, żeby pokazać, czy rzeczywiście jeszcze coś z tego Jarosława Jacha starego zostało. A za pół roku, no nie wiadomo, co się stanie też, jeżeli chodzi o nasz sztab trenerski, czy jak nam pójdzie runda wiosenna, więc to jest taki trochę okres próbny. Dużo emocje wywołał transfer Kacpra Masiaka, tak spoglądam na tę listę zawodników, którzy odeszli z Zagłębia Lubin, i to jest uderzające pod tym kątem, że pamiętam, jak jeszcze dwa lata temu trio Kacper Terlecki, Kacper Masiak i Oliwier Sławiński było uważane, że za największe talenty w Zagłębiu Lubin. Naprawdę sporo dobrego się o tych chłopakach mówiło, że to są duże talenty, że to są chłopcy, którzy będą wchodzili do pierwszego składu Zagłębia Lubin, że oni mają duże pokłady potencjału w sobie, a w tym momencie został już w Zagłębiu tylko Kacper Terlecki. On wcześniej także jeździł na obozy z pierwszym zespołem, a teraz już nawet trenuje wyłącznie z jedynką. To się wszystko posypało.
No pamiętam takie czasy, kiedy łączy nas piłka jeździła specjalnie na CLJ-ki, na CLJ-kę, na mecze Zagłębia właśnie, bo Oliwier Sławiński, Terlecki, Masiak, to było takie, było dużo hype'u, można tak powiedzieć, wokół nich. Jeszcze Tomek Pieńko czasami też schodził z treningów z pierwszą drużyną, czy tam z rezerwami i dołączał do nich. No i rzeczywiście wtedy wydawało się, że jest to takie przyszłościowe pokolenie. No a teraz, no jak widać, Raków coś zobaczył w Kacprze. No my chyba jako kibice nie widzieliśmy. Też nie dostał jakiejś szansy. Wydaje mi się, że my nie mamy jak tego trochę ocenić przez to, że nie widzieliśmy jakichś treningów. No ale już mecze w drugiej lidze mogliśmy zobaczyć. Tam Kacper nie wyglądał najlepiej. Na pewno ta runda była lepsza w jego wykonaniu niż sezon 2022-2023. Jaka jest twoja opinia odnośnie odejścia Kacpra Mosiaka? Bo ja bym się zastanowił poważnie, jeśli chodzi o to, jak do sprawy podeszli włodarze Zagłębia Lubin, dlatego że mimo wszystko to jest w dalszym ciągu 19-letni chłopak, który ma potencjał do tego, żeby się rozwinąć, i Zagłębie dosyć lekką ręką oddało Kacpra Mosiaka do Rakowa Częstochowa, a nie jest też tajemnicą. Raków szuka młodzieżowców, ale Raków nie bierze ludzi z przypadku. I czy to nie będzie błąd, czy to nie będzie piłkarz, który odbije się czkawką Akademii Zagłębia Lubin, bo nasuwa się także analogia w kontekście Kamila Piątkowskiego, który także przeszedł do Rakowa Częstochowa, który także grał w rezerwach i wiadomo, jak się te jego losy dalej potoczyły. Właśnie chciałem o nim wspomnieć. Zabrałeś mi tutaj analogię, ale wydaje mi się, że po takich sytuacji właśnie jak z Piątkowskim Zagłębie powinno się dwa razy zastanowić, bo też no, to rozwój piłkarza takiego młodego to też nie jest Football Manager, ani jakaś FIFA, nie jest to jakieś zero-jedynkowe. Każdy też ma w jakimś innym momencie osiąga jakiś tam wyższy poziom. Ale jeżeli chodzi o Kacpra, to też w tej drugiej lidze Zagłębie no, w tamtym sezonie walczyło o jakieś takie niższe cele, typu utrzymać się, nie przegrać, i będąc ofensywnym zawodnikiem, skrzydłowym, takim, który lepiej się czuje z piłką przy nodze, no to raczej nie jest to optymalne środowisko dla niego, więc jakby też jestem w stanie jakby usprawiedliwić jakieś gorsze występy. No moim zdaniem poczekałbym, i jeżeli nie ma jakichś zakulisowych przesłanek za tym, żeby mu podziękować, no to jednak bym tego nie zrobił. Ja przyłożyłem gdzieniegdzie ucho i usłyszałem, że Kacper Mosiak miał dosyć duże wymagania, jeśli chodzi o kwestie finansowe, że tutaj wymagał on dosyć wysokiego kontraktu, chciał także treningów z pierwszym zespołem, z czym ja się, szczerze powiedziawszy, nie godzę pod tym względem, że jeżeli jesteś młodym piłkarzem, wchodzisz dopiero, stawiasz te pierwsze kroki na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, to nie możesz wymagać od swojego klubu, że dostaniesz treningi z jedynką od tak, za frytki. No tu racja, że jakby nie możesz zrobić precedensu, czyli że ktoś komuś w kontrakcie wpisze, że musi trenować z pierwszą drużyną, bo wtedy tym bardziej zasiądzie na laurach, moim zdaniem. Nie byłoby to fair wobec innych jego rówieśników na przykład, którzy walczą o to, żeby jakby dostać się do pierwszej drużyny, żeby trenować. 5 piłkarzy odeszło z Zagłębia Lubin do tej pory zimą 2024 roku. Na wypożyczenie do Arki Gdynia udał się z kolei Tornike Gaprindaszwili i wydaje mi się, że to jest dobry ruch dla niego, że Gruzin będzie mógł jeszcze udowodnić swoją wartość, że po tym pół roku spędzonym nad morzem będzie można w Zagłębiu Lubin na niego postawić, ale oczywiście to jest w tym momencie gdybologia, ja sobie gdybam, czy tak będzie, trudno oferować zbyt pochopnych wyroków. Wiemy, że widać to było zresztą jesienią, w rundzie jesiennej, kiedy trener Waldemar Fornalik nie za często i niezbyt był przychylny do tego, żeby stawiać na Gruzina. Niemniej jednak uważam, że takie wypożyczenie jak najbardziej mają rację bytu. Myślisz, że ma szansę jakby zaistnieć sportem w Zagłębiu? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest, przynajmniej nie właśnie przy Waldemarze Fornaliku, moim zdaniem to jest bardziej taki ruch rzeczywiście korzystny dla niego i ewentualnie dla Zagłębia. Ale może się pokazać i można to jakoś spieniężyć. Lub bardziej, ale można. Ja na przykład biorę pod uwagę to, że wiem, że była także oferta z Serbii za Tornike Gaprindaszwilego, żeby go wypożyczyć tam, i Zagłębie Lubin chciało mieć go bliżej, po prostu żeby można było podpatrzeć, jak on będzie wyglądał, jak będzie się prezentował w Arce Gdynia. Wiadomo, że zawsze lepiej jest wypożyczyć piłkarza na własny rynek, aniżeli do Serbii, bo wątpię, że włodarze Zagłębia Lubin wybierali się, by na te spotkania jednej z serbskich drużyn, żeby oglądać Tornike Gaprindaszwilego. Gdybym miał w tym momencie
strzelać, to oczywiście myślę, że na tornikę Gaprindaszwilim już został postawiony krzyżyk. Natomiast takie wypożyczenie jest sensowne z perspektywy finansów klubu. To jest to, o czym rozmawiamy także w kontekście Jarosława Jacha. To jest ta sama sytuacja, mam wrażenie. Racja i też odnośnie tego, tej serbskiej oferty, to wydaje mi się, że półroczne wypożyczenie nie byłoby korzystne. Jakby nie można wymagać od zawodnika tak szybkiej aklimatyzacji, tym bardziej jeżeli Zagłębiu zależy na tym, żeby on rzeczywiście się pokazał i wydaje mi się, że sam zawodnik też chciałby udowodnić swoją wartość, no i Arka wydaje się lepszym miejscem do tego. Wydaje mi się, że to jest win-win sytuacja dla obu stron. Win-win sytuacją na pewno nie byłoby odejście Aleksa Ławniczaka, o tym już wspomnieliśmy. Na jednym ze sparingów, na tym pierwszym, kiedy Zagłębie Lubin mierzyło się z FC Koper, obecni byli wysłannicy Dynamo Kijów. Nie jest tajemnicą, że Dynamo Kijów szuka na polskim rynku stopera i Aleks Ławniczak przykuł zainteresowanie klubu ze stolicy Ukrainy. O tym rozmawialiśmy w kontekście tego, że Zagłębie Lubin nie ma za dużego wachlarza możliwości na stopera, na pozycji środkowego obrońcy. I pytanie jest takie, taką tezę postawię, że w tym momencie takim poniekąd samobójstwem byłoby oddanie lekką ręką, nawet za kwotę rzędu 2 milionów euro, Aleksa Ławniczaka, dlatego że to był jeden z niewielu defensorów Zagłębia Lubin w ostatnich latach, u którego widać było realny progres. On nie zawalał co poszczególnych spotkań. On ze świecą szukał tak naprawdę jego poważnych błędów, które prowadziły do straty bramek, a jeżeli tak spojrzymy na to, jak prezentowali się defensorzy Zagłębia Lubin, no to te wpadki się jak najbardziej przydarzały. Dopóki w kontrakcie Aleksa nie ma jakiejś klauzuli, o której nie wiemy, no to sprzedawanie go tym bardziej zimą byłoby złym wyborem, szczególnie patrząc na naszą historię właśnie pozyskiwanych środkowych obrońców. Nie mamy do szczęścia albo oka do nich, zresztą do kogo mamy, ale nie robiłbym tego, nie robiłbym tego. Wydaje mi się, że każdy kibic Zagłębia się zgodzi, że Aleks to jest jednak jakaś stabilizacja i gdy wypadał z powodu kontuzji i musieliśmy oglądać Michała Nalepę, no to był strach w oczach. Strachem w oczach może być też Arkadiusz Woźniak na stoperze, bo on wystąpił na pozycji środkowego obrońcy. Kręcisz w tym momencie głową, audiodeskrypcja mała. No można było naprawdę przecierać oczy ze zdumienia, widząc to. On już grał w rezerwach Zagłębia Lubin parę razy na pozycji stopera. Ja sobie przypominam taki mecz z zeszłego sezonu, kiedy na Oporowskiej Zagłębie mierzyło się z rezerwami Śląska Wrocław. Pamiętam także nasze zdziwienie, kiedy zobaczyliśmy wyjściowy skład Zagłębia Lubin i to właśnie, że wychowanek Miedziowych gra na pozycji środkowego obrońcy, ale ludzie kochani, jakim cudem to może być w ogóle testowane 2 tygodnie przed ligą? Przecież to wszystko wołało pomstę do nieba, włos jeży się na głowie. Już zagłębił taki piłkarz, nazywa się Jakub Tosik, no i tam to jeszcze miało większy sens, bo był defensywnym pomocnikiem, który potrafił grać na prawej i lewej obronie, w sumie był wszystkim, ale no, były napastnik, potem skrzydłowy, potem boczny obrońca, przypomnijmy, po przyjściu, po powrocie do Zagłębia, a teraz środkowy obrońca, no nie, to już tak brakuje jeszcze bramki jak Kyle Walker i... Pół żartem, pół serio właśnie, ale ja tak się zastanawiam, gdybyśmy w tym momencie powiedzieli, na jakich pozycjach nie zagrał Arkadiusz Woźniak, no moglibyśmy mieć problem. Ta bramka, no chyba tylko bramka. Bramka i lewa obrona, tak mi się wydaje. Bo grał w lewej, na lewej obronie, wydaje mi się, że z Miedzią Legnica w sparingu chyba też. Mogło się przydarzyć w pierwszej lidze, kiedy Zagłębie Lubin grało... już blisko dekadę temu swoją drogą, no to wówczas na prawej obronie. Arkadiusz Woźniak jest piłkarzem uniwersalnym, natomiast na pewno nie jest piłkarzem, który zasługuje w tym momencie na to, żeby grać. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Kiedy Arkadiusz Woźniak wchodził nawet na atak w końcówkach tych spotkań w rundzie jesiennej, no to nie dawał wystarczająco dużo jakości. To także były zarzuty do Waldemara Fornalika, do sztabu szkoleniowego, że nie szuka on nowych rozwiązań. Na ławce potrafił siedzieć Juan Munoz, a wchodził Arkadiusz Woźniak. Tutaj pojawia się w naszych głowach znak zapytania, dlaczego takie rozwiązania są testowane. Ja tak przyłożyłem
byłem gdzieniegdzie ucho także i usłyszałem, że Zagłębie Lubin raczej na transfery się nie pokusi w tym zimowym okienku transferowym, jeżeli już to napastnika, ale napastnika szuka cała liga. Były także naciski odgórne, żeby Zagłębie spróbowało w tym zimowym okresie przygotowawczym gry na dwóch napastników. I jest także kwestia tego, że gdyby Juan Munoz i Dawid Kurminowski występowali w jednym czasie na boisku, to tak naprawdę wachlarz możliwości z ławki rezerwowych jest żaden. Jest Rafał Adamski, ale masz rację, że to znaczy, że wachlarz jest prawie żaden. Ja myślę, że krzywdą dla Rafała Adamskiego jest to, że on dostał szansę od Piotra Stokowca, bo w żadnej sytuacji nie zasłużył na to, nawet kiedy zdobywał bramki na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce, czy na czwartym, kiedy Zagłębie 2 Lubin występowało w trzeciej lidze, bo to jest piłkarz skrajnie ograniczony, jeśli chodzi o swoje umiejętności, na przykład techniczno-taktyczne. To jest chłopak, który można się śmiać, ale on bardzo słabo gra głową, dysponując takimi, a nie innymi warunkami fizycznymi. No także myślę, że Zagłębie, jeżeli by chciało spróbować swoich sił grając na dwóch napastników, a to także jest scenariusz, który jest znany, jeśli chodzi o to, jakie decyzje podejmuje Waldemar Fornalik, bo wystarczy sobie przypomnieć duet Piech-Jankowski w ruchu Chorzów w Piaście Gliwice. Także Waldemarowi Fornalikowi przydarzało się, że zdecydował się on na desygnowanie do gry dwóch dziewiątek. Dziewiątką w przeszłości był Tomasz Pieńko, ale było to w zamierzchłych już czasach, dlatego że w centralnej lidze juniorów, później przede wszystkim pozycja ofensywnego pomocnika i skrzydłowego, i także udało nam się ustalić, że Brentford bardzo poważnie interesuje się, to może za dużo powiedziane, natomiast od dłuższego czasu uważnie monitoruje sytuację wychowanka Zagłębia Lubin. Że ciężko mi sobie wyobrazić Tomka Pieńkę w Premier League. Może właśnie to Brentford, znaczy to jest bardzo duże gdybanie z naszej strony, bo to jest tylko takie delikatne zainteresowanie, obserwowanie młodego zawodnika, co topowe kluby z najlepszych lig robią na każdym kroku, ale wydaje mi się, że trochę zbyt fizyczna liga jak na Tomka, bo mimo że nie jest on jakimś niskim zawodnikiem, to mimo wszystko jest dość drobny. Ja uważam, że Tomasz Pieńko musi udowodnić swoją wartość w ekstraklasie, bo ta runda miniona w jego wykonaniu była co najwyżej przeciętna. Jedna asysta w 18 rozegranych spotkaniach i przede wszystkim mały wpływ na grę. Nie brał on tego ciężaru odpowiedzialności za poczynania miedziowych na jesień 2023 roku. Tomasz Pieńko z zeszłej rundy i Tomasz Pieńko z poprzedniego sezonu to są dwaj różni piłkarze. Wydaje mi się, że trochę to raz wystawianie go w pierwszym składzie, raz wchodzenie z ławki, jakby zachwiało pewnością siebie może Tomka, bo nie ma już takich przebojowych akcji jak w tamtym sezonie, kiedy brał na siebie odpowiedzialność gry, dryblował przez połowę boiska i rzeczywiście jakoś kreatywnie chciał rozwiązać naszą grę. Ostatnio ukazał się na łamach przeglądu sportowego wywiad z Piotrem Burlikowskim i on powiedział tam, że ma trochę zarzutów do Waldemara Fornalika odnośnie tego, ile młodzieżowców gra w Zagłębiu Lubin i jakie oni odgrywają rolę. Ja uważam to, pomimo tego, że ten wywiad raczej nie spotkał się z dobrymi opiniami, nie bez powodu, że tutaj trochę racji ma Piotr Burlikowski pod tym względem, że gdybyśmy się pochylili nad tym, którzy zawodnicy zrobili w Zagłębiu Lubin progres na przestrzeni ostatniego pół roku, jeszcze te pierwsze pół roku pracy trenera Waldemara Fornalika, tam można było powiedzieć, że widać jakiś wpływ, że Zagłębie Lubin trochę się zmieniło w tym, jak się prezentuje. Ostatnie pół roku to był regres, albo może nie regres, a taka stagnacja. I pytanie, na ile można mieć pretensje do Tomasza Pieńki, bo on też jest już 20-latkiem i my w Polsce bardzo często mamy problem z tym, że kiedy za granicą w ligach top 5 grają 16-17-latkowie, to w wieku 20 lat są oni już dojrzałymi piłkarzami i potrafią udowadniać swoją wartość, grać regularnie. Tutaj tego nie ma, tego brakuje, odnoszę wrażenie. Brentford to jest plotka, natomiast potwierdzona
bardzo dokładnie i rzeczywiście interesuje się Tomaszem Pieńką. Ja sobie nie wyobrażam niemniej jednak z takiego scenariusza, w którym Pieńko odejdzie z Zagłębia Lubin już zimą, ale latem jak najbardziej, i myślę, że ta runda wiosenna w jego wykonaniu będzie kluczowa pod względem jego rozwoju, bo w wieku 20 lat ten krok, biorąc pod uwagę skalę talentu Tomasza Pieńki, to może być odpowiedni moment na to, żeby go zrobić. Wracając tak jeszcze do tego wywiadu, to wydaje mi się, że trochę smutne jest to, że Piotr Burlikowski widzi wady przewinienia innych, ale niestety nie widzi tych swoich, i o ile zgodzę się również, że rozwiązania Waldemara Fornalika względem młodzieżowców nie są optymalne, no to jednak umówmy się, ta kadra też została zbudowana trochę tak, jakbyśmy po prostu co dwa tygodnie losowali piłkarza. Przepaliliśmy latem pieniądze i teraz zastanawiamy się, co mamy zrobić. Skąd mamy pozyskać kolejnego lewego obrońcę? Co z napastnikiem? Niestety w takiej znaleźliśmy się sytuacji. Wywiad Piotra Burlikowskiego to może nie kopalnia absurdów, ale absurdy się tam jak najbardziej znalazły, i powiedział dyrektor pionu sportowego Zagłębia Lubin między innymi, że oczekiwania w Lubinie są nieproporcjonalne. Co roku mamy tąpnięcie i jeżeli w Zagłębiu Lubin oczekiwania są nieproporcjonalne, jeżeli w Zagłębiu Lubin oczekuje się za dużo od klubu, który ma świetną bazę, płaci dużo. Jest ponadprzeciętnie. Ponadprzeciętnie na warunki ekstraklasy, tak to ujmijmy, no to ja wysiadam. Ja się zastanawiam, co w głowie ma Piotr Burlikowski, próbując wybielać się w tak prosty sposób, bo tego nie kupuje absolutnie nikt. Takich wymówek. Piotr Burlikowski za swojej drugiej kadencji w Zagłębiu Lubin prowadził ponad 20 zawodników, 27 bodajże. Szerokiego grona, co nich już w klubie nie ma. I pytanie, czy być może Piotr Burlikowski miał na myśli to, że to oczekiwania w stosunku do niego są za wysokie, że on nie jest w stanie przeprowadzić jednego odkienka, które będzie od A do Z dobre, tak jak chociażby Łukasz Masłowski w Jagiellonii Białystok, bo Zagłębie Lubin praktycznie rzecz biorąc na rynku transferowym od Jagiellonii Białystok znacznie się nie różni. To jest także takie porównanie, które mi się nasuwa, bo Jagiellonia Białystok za bardzo nie płaci za piłkarzy. Zagłębie Lubin wydało w tym letnim okienku transferowym, jeżeli pamięcią do niego wrócimy, naprawdę bardzo duże pieniądze, choć to także niektóre osoby próbują to w pewien sposób zakłamywać. Sokratis Djudzic zarabia w Zagłębiu Lubin więcej niż Filip Starzyński zarabiał grając w Lubinie. I myślę, że Piotr Burlikowski ma czasem ludzi po prostu za idiotów, wygadując to, co ma do powiedzenia, dlatego że nikt, absolutnie nikt nie kupuje tego, co ma on do przekazania pod kątem walorów czysto sportowych, jakimi dysponuje Zagłębie Lubin. Natomiast ja jestem ciekaw, Kuba, twojej opinii właśnie, skoro kręcimy się cały czas wokół transferów, gdzie widziałbyś te ruchy? Bo mi przychodzi do głowy w pierwszej kolejności pozycja lewego obrońcy. Tam w tym momencie po odejściu Mikela Kierkeskowa pozostają jedynie Luis Mata, którego zdrowie jest kruche, no i Szymon Karaściński, który teraz debiutuje na obozie z pierwszym zespołem. Osobiście boję się kolejnych wzmocnień, jeżeli ma być szczery, tym bardziej po tym okienku, które było, wydaliśmy o wiele więcej niż każdy się spodziewał, wydaje mi się. Efektów brak, umówmy się, efektów brak. I nawet patrząc na samego Kierkeskowa, wydało się zbawieniem na lewej obronie, a okazało się kolejnym nietrafionym transferem Piotra Burlikowskiego, który uciekł po pół roku. I rzeczywiście zgodziłbym się, że lewa obrona wymaga wzmocnień, bo oglądanie tam znowu Grzybka albo Arkadiusza Woźniaka. Właśnie, chciałem powiedzieć, że nie daj Boże Arka Woźniaka, nie jest to mój sposób na spędzanie weekendowych popołudniów, więc lewa obrona przede wszystkim. No i zależy, tak jak mówiłeś, odnośnie systemu, czy zagramy na jednego napastnika, czy zagramy na dwóch napastników. Jeżeli na dwóch, no to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Rafał Adamski był naszym zbawieniem w 60-70 minucie, a wystawianie Tomka Pieńki na ataku tak po prostu z braku laku też byłoby dla niego krzywdzące, moim zdaniem.
Ja myślałem jeszcze nad pozycją skrzydłowego, biorąc pod uwagę to, że odszedł z Zagłębia Lubin Tornike Gaprindaszwili. Też podpytałem i niewiele wskazuje na to, że Zagłębie Lubin będzie szukało zimą przynajmniej skrzydłowego, bo jest Kacper Chodyna, który zawsze ma wiosny lepsze aniżeli jesienie. Jest Mateusz Wdowiak, co do którego to jest chyba jedyny transfer, przy którym myślę, że obydwoje się zgodzimy, że on sprostał oczekiwaniom. Zgodzę się. Jeżeli chodzi o skrzydłowych, to zastanawiam się, co z Damianem Bucharem, bo też już trochę odcina kupony. No i kontrakt za pół roku się kończy. Wydaje mi się, że to ostatnie pół roku Damiana w tym klubie i że obie strony są tego świadome. Tylko, że znów wracamy, uważam, do tego, czy Waldemar Fornalik odpowiednio zdołał wykorzystać Damiana Buchara, bo to, że Damian Buchar nie jest tym samym Słoweńcem, który był podczas swojej pierwszej przygody w Zagłębiu Lubin, to wiadomo. Natomiast w dalszym ciągu ja sądzę, że Damiana Buchara stać na dużo więcej, aniżeli gra końcówek, gra tak naprawdę w ogonach spotkań, kiedy on wchodził czasami, a czasami nawet nie wstawał z ławki rezerwowych. Uważam, że Damian Buchar jeszcze przez te pół roku jest w stanie w Zagłębiu Lubin coś dać. Wydaje mi się, że trochę nie masz racji, przynajmniej ja się nie zgodzę. Wydaje mi się, że te przez te pół roku, te właśnie pół godziny to jest maks, co jest w stanie nam zaoferować, bo przypominam sobie spotkania jeszcze za Piotra Stokowca, kiedy rzeczywiście dostało szansę od pierwszej minuty i po 45 zastanawialiśmy się, kto za niego wejdzie, bo oglądanie drepczącego Damiana przy linii bocznej i jakieś kolejne straty albo takie niecelne podania, no to nie jest coś, co dobrze wspominamy. Tak, spoglądam jeszcze na swoje notatki dotyczące transferów. Ustaliłem, że Patryk Kusztal, jego kontrakt także wygasa za pół roku. Teraz ma ostatni dzwonek, żeby się pokazać w Zagłębiu Lubin. Jeśli nie, no to będą prowadzone rozmowy, czy tę współpracę warto kontynuować. Ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie pod tym kątem, że to jest zawodnik, który ma już 21 lat i od dobrych 3-4 kręci się wokół pierwszego zespołu, ale za każdym razem czegoś brakuje, a skoro o Patryku Kosztalu mowa, no to myślę, że tutaj możemy sobie postawić kropkę przy transferach i porozmawiać jeszcze chwilkę o obozie przygotowawczym w tureckim Bele, gdzie obecnie miedziowi przebywają. Dwa sparingi do tej pory potopieczni Waldemara Fornalika rozegrali. Mierzyli się z FC Koper, groźnie brzmiąco nazwa zespołu, i wygrali to spotkanie w niedzielę 21 stycznia 2-0. Bramki zdobywali Juan Munoz i właśnie Patryk Kusztal. No i w środę 24 stycznia drugi sparing Zagłębia Lubin zakończony remisem 1-1 z FK Krumovgrad. Serhii Buelca w końcówce w 90 minucie bardzo ładnym uderzeniem z rzutu wolnego się popisał. Te sparingi to jest jakiś ogląd na sprawę dotyczącą tego, jak prezentują się co poszczególni piłkarze, ale ja mam wrażenie, że nie możemy do nich przykuwać zbyt dużej uwagi pod tym względem, że niejednokrotnie bywało tak, że w sparingach wszystko było super, przychodziło co do czego, przychodziła liga i już tak kolorowo nie było. Ja się nauczyłem już z czasem po prostu nie analizować tak tych sparingów. Wydaje mi się, że jakieś indywidualne występy piłkarzy może, ale jeżeli chodzi o cały zespół, to są takie kombinacje kadrowe, których potem w lidze prawdopodobnie nie spotkamy ani razu. Powiedziałeś o tych wyróżnieniach ewentualnie personalnych i ja uważam, że warto wyróżnić Filipa Kocabę, bo to jest chłopak, który się kręci. Stoi w drzwiach pierwszego zespołu od 2 lat, powiedzmy, i w tych sparingach on wyglądał naprawdę fajnie i też rozmawiałem z kilkoma osobami ze sztabu szkoleniowego Zagłębia Lubin pracującymi z Filipem Kocabą między innymi i faktycznie to może być chłopak, który może otrzymać szansę, a to jest istotne pod takim względem, że na przykład kontrakt Tomasza Makowskiego wygasa wraz z końcem czerwca bieżącego roku, wobec czego może się okazać, że Zagłębie Lubin zrezygnuje z Tomasza Makowskiego. Ja w tym momencie także wyroków nie feruję, natomiast taki scenariusz, z tego co wiem, jest brany pod uwagę, a Filip Kocaba zbiera bardzo dobre noty za swoje występy.
Mówiąc to, trzymasz kciuki. No na pewno jest to chłopak, którego warto pochwalić. Takich ludzi potrzeba. Właśnie chciałem powiedzieć, że przez to, że tak się kręci wokół tego pierwszego zespołu, to, że to się tak kręci, to jest przede wszystkim właśnie, jest trochę ofiarą tego pozyskania Tomka Makowskiego, który tak wypada, raz pokaże się dobrze, więc wypadałoby, żeby zagrał, potem zagra kilka meczów źle, więc... Ale rzucę takiego hot take'a, że Tomasz Makowski się rozwinął przez te pół roku i jest to jedyny piłkarz, który zrobił progres. Z jednej strony wypadałoby teoretycznie podziękować albo jemu, albo Poletanowiczowi. Tylko Poletanowicz ma minuty i o tym się mało mówi, to chyba nawet taka informacja nie wypływała na światło dzienne. Okej, okay. No jeżeli rzeczywiście podziękują komuś z defensywnych pomocników, to tak, ale no nie wiem, zobaczymy jak się ta sytuacja Filipa Kocaby wyklaruje. Na pewno trzymamy kciuki i chcielibyśmy mieć kolejnego wychowanka, który świadczyłby o sile tego zespołu, a nie tylko zbierał minuty, bo wypada. Sparingi Zagłębia Lubin, te dwa, które zostały rozegrane, nie wyglądały najgorzej, natomiast rzeczywistość zweryfikuje. Liga Miedziowy, czekają jeszcze cztery gry kontrolne, mianowicie Miedziowi zmierzą się z Wardarem, Sigmą Ołomuniec, Czerkasami oraz Dinamem Batumi. O tych spotkaniach będziemy pisali, będziemy też informowali na bieżąco o tym, co dzieje się wokół transferów Zagłębia Lubin. Tymczasem żegnamy się z wami w 67. odcinku podcastu MKS Talk. Dziękuję. Jakub Junory oraz Filip Trokielewicz. Trzymajcie się. Cześć. MKS Zagłębie.pl. To my.